Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Po 24 lutego 2022 roku bardzo wielu polskich dziennikarzy, polityków, naukowców, ogólnie mówiąc mediów głównego nurtu, zaczęło w tym całym takim bezkrytycznym podejściu do Ukrainy, do ukraińskiej polityki i do wszystkiego, co ukraińskie, całkowicie pomijać albo marginalizować. Odradzającą się na Ukrainie ideologię banderowską, występujące. Na Ukrainie symbole neonazistowskie, no i ten główny nurt, ta główna narracja obowiązująca, ta matryca, którą próbuje się narzucać Polakom, narzucać poprzez media, media i oczywiście wypowiedzi także polityków, mówi o tym, że kwestia banderyzmu, kwestia neonazizmu na Ukrainie to jest wymysł jakiejś rosyjskiej propagandy, że tak naprawdę neonazizmu na Ukrainie nie ma, a a ideologia banderowska, kult bandery czy shuchewycza to jest jakaś zupełnie kwestia marginalna. Szanowni Państwo, ja uważam zupełnie inaczej i tutaj warto przyjrzeć się temu, co zostało ogłoszone w ukraińskich mediach 5 grudnia. Konkretnie portal Historyczna Prawda pokazał, że czy przywołał wyrok ukraińskiego sądu najwyższego, który uznał, Prawo ukraińskiego IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej, do twierdzenia, że symbole, uwaga dywizji SS Galicien, nie należą do symboliki nazistowskiej i nie są zabronione na Ukrainie. Coś niewyobrażalnego, coś absolutnie niewyobrażalnego. Warto przyjrzeć się tej tematyce bliżej. Doskonale wiemy, że ideologia banderowska, że kult. Takich zbrodniarzy jak Stepan Bandera, jak Roman Szuchewicz rozwija się na Ukrainie w najlepsze. Mamy do czynienia z kultem organizacji ukraińskich nacjonalistów, ukraińskiej powstańczej armii. Wybielają te postacie i te zbrodnicze organizacje czołowi politycy ukraińscy, jak chociażby wiceminister spraw zagranicznych tego państwa Andrii Melnyk, ale także chociażby były prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej pan Wołodymir Wiatrowicz. Doskonale widać przyzwolenie państwowe na wieszanie czerwono-czarnych flag banderowskich i cały rozwój właśnie tej ideologii. Jakby tego było mało, mamy do czynienia z sytuacją wprost niewyobrażalną. Z sytuacją niewyobrażalną, gdzie Sąd Najwyższy Ukrainy mówi, że symbole zbrodniczej nazistowskiej dywizji SS Galicien nie należą do symboliki nazistowskiej i nie są zabronione na Ukrainie. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z odejściem przez władze Ukrainy od wyroków Międzynarodowego Trybunału w Norymberdze, który jednoznacznie potępił zbrodniczą, zbrodniczą organizację, formację Waffen-SS. Coś absolutnie niewyobrażalnego i pytanie tutaj fundamentalne, czy polscy politycy, czy politycy państwa będący w Rządzie Rzeczypospolitej będą dalej przymykać oko na rozwijającą się zbrodniczą ideologię w, w państwie, któremu rząd w Warszawie udziela absolutnie, absolutnie bezwarunkowej pomocy. W tym kontekście warto, warto nieco przybliżyć to ten wyrok Sądu Najwyższego Ukrainy. Skąd on w ogóle się wziął? Tutaj warto, warto przywołać konkrety. Sąd Najwyższy utrzymał w tym swoim postanowieniu wyrok 6. Apelacyjnego Sądu Administracyjnego, który zapadł 23 września 2020 roku. I w tamten wyrok potwierdził prawo Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej do twierdzenia, że symbole dywizji SS Galicjen nie należą do symboliki nazistowskiej i właśnie nie są za, za, zabronione na Ukrainie. Cała sprawa rozpoczęła się 5 lat temu, w 2017 roku, kiedy jeden z dziennikarzy portalu Strana. .ua zwrócił się właśnie do ukraińskiego IPN-u z prośbą o wyjaśnienie. Zadał konkretne pytanie, czy symbole zbrodniczej nazistowskiej organizacji SS Galicien podlegają zakazowi, czy nie podlegają. ówczesny, właśnie szef IPN-u na Ukrainie, Wołodymyr Wiatrowicz, odpowiedział, że symbole SS Galicien uwaga, cytuję nie są symbolami nazistowskimi. Koniec, koniec cytatu. No Coś a, a absurdalnego oczywiście, coś co jest sprzeczne i z prawdą historyczną i z międzynarodowymi wyrokami, z międzynarodowymi wyrokami właśnie Międzynarodowego Komitetu Wojskowego w Norymberdze. No i tutaj też warto przypomnieć, że pan Wiatrowicz zwrócił się do rejonowego sądu administracyjnego w Kijowie z żądaniem zakazania instytutowi wyciągania podobnych wniosków dotyczących symboli dywizji SS, SS Galicjen. I tutaj warto powiedzieć nieco na temat tej, tej formacji, tej formacji zbrodniczej. Mówimy tutaj konkretnie o 14. Dywizji Grenadierów Waffen-SS, właśnie z, z tą nazwą Galicjen. I była to absolutnie kolaboracyjna jednostka, jednostka kolaborantów z nazistami, z Niemcami, złożona z ukraińskich ochotników z dawnej Galicji, stąd właśnie ta nazwa Galicjen. Niemcy ją powołali w 1943 roku i no, chodziło oczywiście o uzupełnianie, o mobilizację, o uzupełnianie braków kadrowych. Natomiast też z części ochotników do SS Galicjen Niemcy. Niemcy tworzyli takie galicyjskie pułki policyjne, które no, okryły się absolutnie złą sławą, słabą, zbrodniami udziałem w ludobójstwie na Polakach na, w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie. W 1944 roku. tutaj tutaj no, taki jeden z najsłynniejszych przykładów tego bestialstwa, okrucieństwa, to oczywiście zbrodnia, zbrodnia w Hucie Pieniaskiej. Jeśli chodzi o zbrodnie w Hucie Pieniaskiej, warto pamiętać, że Polski Instytut Pamięci Narodowej, pion śledczy IPN-u, prowadzi w tej sprawie śledztwo. 28 lutego 1944 roku w sposób bestialski Polacy, około 850 Polaków, zostało Zostało wymordowanych przez funkcjonariuszy SS Galicjen i nacjonalistów ukraińskich. I jak w tej sytuacji, szanowni państwo, wygląda to bezwarunkowe pomaganie Ukrainie, przekazywanie ogromnych ilości sprzętu wojskowego, amunicji przez rząd w Warszawie, w tej sytuacji, kiedy Ukraińcy, kiedy Sąd Najwyższy Ukrainy pluje Polakom w twarz, tak naprawdę pluje na polską historię, na polską wrażliwość historyczną. Te wszystkie głosy o tym, że odradzanie się zbrodniczych ideologii na Ukrainie ideologii OUN, UPA, banderyzmu neonazizm na Ukrainie to jest jakiś wymysł rosyjskiej propagandy są absolutnie nieprawdziwe no tego typu głosy są absolutnie nieprawdziwe tutaj nie chodzi o żadną rosyjską czy jakąkolwiek inną propagandę ale o konkrety o fakty ma jest jasny wyrok sądu najwyższego Ukrainy że mo, można zupełnie bezkarnie na Ukrainie używać symboli zbrodniczej, zbrodniczej podkreślam ludobójczej organizacji SS Galicien, organizacji potępionej przez międzynarodowy trybunał w Norymberdze i odpowiedzialnej za ludobójstwo, za udział w ludobójstwie na Polakach, to jest coś absolutnie skandalicznego, tutaj powinna być bardzo, ale to bardzo stanowcza reakcja rządu Polskiego rządu, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tego, się, i, i tego oczywiście należy, należy oczekiwać. Dziękuję Państwu za uwagę.